Tego chłopaka nie trzeba było w ogóle nigdzie brać. On po prostu po pierwszym dniu, od niego bije ogromna, nie wiem, taka pozytywna energia. Wystarczy popatrzeć na niego, on jest cały czas uśmiechnięty i bardzo pozytywny chłopak. Powiedz mi, jak ty się czułeś jako aktor, no bo to jest niecodzienna taka sytuacja, że kamera jest w środku szatni, że wy nie jesteście do końca tak tacy swobodni jak normalnie. To pytanie właśnie, czy byliście tak samo swobodni jak zawsze podczas nagrywania tego filmu, czy jednak czuliście, że ta kamera jest obok? Wydaje mi się, że my mamy w klubie ogólnie już tak dobre media, które współpracują z nami i to była tylko, wydaje mi się, kwestia czasu i przyzwyczajenia, żeby oni się zżyli z nami, no bo te kamery, wiadomo, mamy klubowe kamery i są media z nami praktycznie codziennie na treningu, czy gdzieś kręcą się w klubie, ale tutaj naprawdę było tego mnóstwo. Wszędzie kamer porozstawianych, w szatni, w klubie, chodzili za nami, ale później w tych wszystkich ludzi, którzy są z Amazona, traktowaliśmy jak pracownicy klubu, jak nasi koledzy. I nie było z tym problemu, po prostu jako można powiedzieć, część drużyny. I przyzwyczajenie było momentalne, to kwestia, nie wiem, tygodnia, no paru dni po prostu. I później już jakby nie zwracaliśmy na to uwagę. A was to dodatkowo nakręcało w pewnym sensie do zrobienia sobie jakichś żartów? Wiadomo, że w Legii zawsze jest wesoło. Nie, my robiąc żarty, oczywiście mamy teraz, są takie czasy, że każdy z nas ma telefon i można to nagrywać i później się z tego gdzieś puszczać na meetingu i z tego pośmiać, więc mogliśmy parę różnych rzeczy podrzucić chłopakom i na pewno coś z tego ściągnęli. Jak się już przed tym sezonem, przed rundą czujesz, po pierwsze po Turcji, a po drugie w sytuacji, kiedy no, sytuacja w tabeli jest trudna, nie ma co się oszukiwać? No oczywiście jest trudna, ale z doświadczenia wiem, że były sezony, w których byliśmy na tych miejscach i potrafiliśmy dogonić i wyprzedzić i na końcu cieszyć się z mistrzostwa. Cały czas wierzymy w to, mamy ogromną szansę. Jest Liga Konferencji, dobrze się przygotowywaliśmy do sezonu w Turcji. Fajne sparingi, no jesteśmy dobrze nastawieni i patrzymy do przodu jakby, nie? Artur, to jest tak, że Mistrzostwo Polski jest numerem jeden, a europejskie puchary są takim bonusem, nagrodą za to, co było do tej pory? No wiadomo, że dla Legii Mistrzostwo Polski jest numerem jeden. A to, co zrobimy w Lidze Konferencji, to jest taki dodatek i plusik dla nas. No i oczywiście będziemy walczyć, żeby dojść jak najdalej, bo to jest fajna przygoda dla nas, dla mnie, dla chłopaków, dla całego klubu, dla ludzi. Fajne wyjazdy dla kibiców i takie mecze cieszą, nie tylko podwórko ligowe, a także mecze międzynarodowe. Tak na koniec jeszcze zapytam, patrząc na relacje z Turcji, trudno było nie zauważyć, że między innymi ty jako członek starszyzny zespołu wzięliście Morisitę pod skrzydła nowego piłkarza i okazało się, że to nie tylko dobry piłkarz, przede wszystkim dobry piłkarz, to jest najważniejsze, ale też fajny chłopak. Ja powiem tak, że tego chłopaka nie trzeba było w ogóle nigdzie brać. On po prostu po pierwszym dniu od niego bije ogromna, nie wiem, taka pozytywna energia. Wystarczy popatrzeć na niego, on jest cały czas uśmiechnięty i bardzo pozytywny chłopak. Niektórzy zawodnicy potrzebują dłuższego czasu, on potrzebował dwa dni po prostu. On uśmiecha, wita się, on już polskie słówka zaczyna mówić, także no super i jako człowiek, ale przede wszystkim jako zawodnik, nie? No bo może grać na różnych pozycjach, na prawym, na lewym wahadle, również jako dziesiątka, więc na pewno będzie dużo pożytku. Ale to chyba przyjemniej nawet dla ciebie, kolegi z drużyny, mając obok uśmiechniętego, sympatycznego gościa niż smutasa, który się w ogóle nie odzywa, nic nie mówi. No oczywiście, wiadomo, że lepiej mieć w szatni zawodnika, który dużo mówi, ale zawodnicy się różnią charakterami, tutaj nie dogodzi. No, jeden woli sobie usiąść spokojnie gdzieś w szatni i gdzieś, nie w swoim gronie, ale w spokoju gdzieś siedzieć i tyle. No, każdy jest inny, każdy ma inne podejście, no, ale on bardzo, bardzo pozytywny. Naprawdę zobaczycie jeszcze, co pokaże. Nie boisz się, Artur, jego zderzenia z Ekstraklasą? Mówię o tym, że przyjdzie mecz, na którym trafi na jakiegoś obrońcę, który w takim polskim, starym, dobrym stylu gra, czyli wiesz, mocno uderzyć zawodnika, on zbyt duży nie jest. Wydaje mi się, że
będzie za szybki dla obrońców, bo ma naprawdę szybkie nogi i te koordynacja ruchowa jego jest na wysokim poziomie, więc sam wiem, jak to jest, jak ktoś jest tak szybki i ma szybkie nogi, jak się jest obrońcą i też wysokim. No, mam nadzieję, że dobrze wejdzie w sezon, no i będziemy się mieć z niego pociechę.